kolejny odcinek naszych przesympatycznych rozmów, tym razem o rajdzie Dakar. Witam Was z serdecznym autorytetem, co ustaliliśmy wcześniej, czyli Piotr Brakowiecki. Dzień dobry. Witamy wszystkich serdecznie, młody i młodszy. Młody i młodszy. To już dla Was zagwozdka, kto jest ten młodszy, a kto jest ten jeszcze bardziej młodszy. Dzisiaj o czym sobie porozmawiamy? O kierowcach prywatnych, czyli nie zespołach fabrycznych, a zawodnikach, którzy jadą na własną rękę, można tak powiedzieć. Jako pierwszy na tapetę idzie Martin Prokop. Martin Prokop, zawodnik, który wielokrotnie startował w rajdach WRC. 129 rajdów przejechał. Najwyższe, jakie miejsce zajął, to jest czwarte w jednej z eliminacji. 6 Dakarów, 7 w 2018 roku, 6 w 2019, 9 w 2020 roku. W tym roku pierwszy raz startuje z szrekiem ogarniętym według nowych przepisów. Skok zawieszenia 35 cm, szerokość 2,20. Prywatne, że ci wejdę w słowo, prywatne T1 Plus, tak? Prywatne czyli... T1 Plus, przygotowane można powiedzieć w ostatniej chwili. Dokładnie. Silnik 5-litrowy po 2 amortyzatory na koło. Pilotem jego jest Wiktor Chytka, zawodnik doskonale znany, tak. Jeśli chodzi o nasze rajdy. Zwycięzca Bai Polonii w rejonie Rzeszowa z 2010 roku, jadąc Hammerem Mirka Zapletala. Zwycięzca w grupie T2 Bai Polonia w 2009 roku. Ja miałem przyjemność zająć wtedy drugie miejsce jako pilot legendy naszych rajdów Grzesia Szwagrzyka. Więc Wiktor Chytka doświadczenie rajdowe ma spore. 5 startów w Dakarze. Dwukrotnie w grupie T2 jechał jako pilot i jego Janeczka. Dwukrotnie ukończony. Więc załoga, można powiedzieć, zgrana, doświadczona, bardzo sympatyczna. No i czekamy na wyniki nowego samochodu, tak? Bo ja jestem osobiście bardzo ciekaw tego, jak ta nowa konstrukcja, dosłownie świeżo zapakowana, oklejona i od razu praktycznie wysłana na samolot, będzie sprawować się na pustyniach Arabii Saudyjskiej i nie tylko pustyniach. Talent inżynierski Czechów jest znany doskonale, tak. Chociażby ze Skody. No teraz aktualnie topowy samochód w rajdach płaskich w kategorii Rally 2. Zdecydowanie. Wielu kierowców nim jeździ, wielu kierowców osiąga znakomite sukcesy. Dokładnie. Jeśli chodzi o Martina Prokopa, wielokrotnie startujący w zawodach Pucharu Świata, wielokrotnie w Baja Poland, udało mu się zwyciężyć w 2018 roku w rajdzie Abu Dhabi Desert Challenge. Tak. A jeszcze a propos Forda, możemy wspomnieć, że w tym roku jechał zerówką w Polsce podczas Baja Poland. To był ten szereg mocno testowy, rozwojowy, którym ostatnio Martin jeździł po świecie trochę też właśnie testować jako taka, tak jakby zerówka. Więc no, samochód zbudowany już z jakimś tam doświadczeniem, bagażem kilometrów. Następnym kierowcą, którego chcielibyśmy omówić, Yazid Al-Raji, aktualny zdobywca Pucharu Świata w rajdach typu Baja. 7 przejechanych Dakarów, 7 w 2019 roku, 4 w 2020, 46 rajdów w WRC, 8 miejsce w rajdzie Akropolis 2012. Zawodnik, który w tym roku jechał w rajdzie Baja Poland i zajął drugie miejsce tuż za naszym Krzysztofem Hołowczycem. Pilot, który będzie nawigował na rajdzie Dakar 2022, to Michael Orr, legenda WRC, 143 rajdy, wcześniej jeżdżący z Matthew Wilsonem i raz udało zająć się z Matthew Wilsonem w rajdzie Japonii czwarte miejsce. Było to dawno, rok 2007. Warto wspomnieć o samochodzie, czyli Toyota Hilux. Nie wiemy w jakiej wersji. Z tego co ja wiem, takich samochodów T1 Plus, czyli tych nowej specyfikacji, ma jechać około 8, znaczy około 8. 8 Toyot. 8 Toyot, w tym 4 zarezerwowane dla zespołu fabrycznego Toyoty, 3 dla innych zawodników i jedna staje się zagadką, nie wiemy kto nią będzie jechał. Ma być 8, jednego kierowcy jeszcze, przynajmniej my nie jesteśmy świadomi. Na pewno Yazida należy postrzegać jako zawodników, który będzie jechał w czołówce. To na pewno. Jest to bardzo szybki kierowca i... Lokalny dodatkowo. I lokalny, właśnie, lokalny. Właśnie. Kogo mamy dalej? Cyril Depré. Tym razem będzie startował z pilotką Typery, która w ubiegłym roku pilotowała Briana Baragwanta, jadącego Budgie CR6.
Tak. Produkcji z południowej Afryki Centaury Racing Development. I jeśli chodzi o Cyrille Depré, niekwestionowana legenda, 20 Dakarów, 13 na motocyklu, 7 przejechanych na 4 kołach, 5 razy na motocyklu Cyrille Depré wygrał. Najwyższe miejsce, jakie zajął indywidualnie, było to trzecie w 2017 roku w Peugeocie, w fabrycznym zespole Peugeota. No to warto też wspomnieć, że był fabrycznym kierowcą Peugeota, gdzie Peugeot przez wiele lat, bodajże 4, dominował na Dakarze. I to zdecydowanie. To była taka dość mocna. A ekipa była bardzo mocna. Bardzo. Peter Hansel, Sainz, Depré i Sebastian Loeb. Więc lepszej ekipy chyba już w historii nie było. No i chyba już nie będzie. Nie, to był Dream Team. No, topowy zespół. Można tylko słuchać legend o tym, co tam się nie działo, ile tam było osób. Pamiętam taki filmik, kiedy cały zespół Peugeota wyjeżdżał od siebie, no z fabryki można powiedzieć, już to nie był warsztat, to była fabryka na Dakar. Film trwał chyba tak z dobre 10 minut i przewijały się ciężarówki, busy, lawety, takie ciężarówki, inne. No to było coś niesamowitego i to robi wrażenie, pokazuje ten ogrom tego przedsięwzięcia. Większy zespół w historii wystawiał chyba tylko Volkswagen pod wodą Chrisa Nissena. Możliwe. Z bardzo dużym budżetem, no i również bardzo efektywny zespół w tamtych latach. Dokładnie. Następnym kierowcą Mattia Serradori, 6 Dakarów, 3 na motocyklu, 3 samochodem. Najlepsze miejsce, jakie zajął, 8 w roku 2020 i będzie jechał za kierownicą Baggi CR6. Dokładnie. Następnym kierowcą, którego chcieliśmy wymienić, przedstawić, Christian Laviel, 18 Dakarów, najwyższe miejsce, jakie zajął, 6 w 2015 roku. Ostatnie lata wielokrotnie startował samochodem grupy T2 Toyota Autobody. Trzykrotnie wygrał i były to lata 17, 19 i 20. W tym roku będzie jechał Optimus Baggi. Czyli Baggi z silnikiem benzynowym, też bardzo dojrzała. Z zespołu François Morella z Francji. Tak, MD Baggi. MD Sport, jakoś tak. Tak. Ale też zespół z bardzo dużą tradycją i dużym doświadczeniem. Francuscy pasjonaci kochają samochody typu Baggi. No i efektywnie jeżdżą tymi samochodami. Szczególnie z tego, co kojarzę, na Africa Eco Race, czyli takim rajdzie, który szedł równolegle do Dakaru, tylko że w Afryce, te samochody dość dobrze sobie dawały radę. Nie wiem, czy nawet nie wygrywały. Wygrywały, ale nie pamiętam. No, więc to był taki Afrika Eco Race, to był taki rajd właśnie dla tych samochodów. Tak mi się wydaje, bo właśnie one tam dyktowały tempo, no ale to był taki rajd. Organizowany przez Jean-Louisa Schlessera. Tak, dokładnie. Benediktas Van Aert. No, kierowca, którego ja osobiście bardzo lubię, bardzo szanuję. Podoba mi się sposób, w jakim jeździ. Cała otoczka medialna, codzienne filmy z Dakaru, w których pokazuje naprawdę dużo i można poczuć się jak członek zespołu. No naprawdę jest to zrobione z dużą pompą na Litwie, skąd jest też bardzo, bardzo fajnie jest postrzegany i cieszy się dużą popularnością, jak na kierowcę dakarowego, co nie jest tak oczywiste. W tym roku, dosłownie wczoraj, była premiera jego samochodu na najbliższy Dakar. Czyli będzie to właśnie jeden z kierowców prywatnych, który zasiądzie za sterami Toyoty T1 Plus. Dwa amortyzatory na koło, silnik V8 5-litrowy. Prawdopodobnie. Tam raczej silnika w nowej specyfikacji nie będzie, jako że sporo pracy trzeba testowej wykonać, żeby taki silnik dobrze funkcjonował, więc najprawdopodobniej będzie to silnik V8 5-litrowy. No i można też powiedzieć, że z tego co ja wiem, jest to samochód przebudowany z T1. Z T1, tak. Nie jest to zbudowana wersja od podstaw, wyspawana, tylko jest to poprzedni samochód Benediktasa, przerobiony, przebudowany w ostatnim czasie właśnie na wersję T1+. Warto wspomnieć, że przez kilka sezonów z Benediktasem Van Agassem startował polski pilot Sebastian Rozwadowski. Dokładnie. Wiele razy też jeździli w Dakarze. Teraz na prawym fotelu u Benediktasa Van Agassa zasiądzie Felipe Palmeiro. Palmeiro. Palmeiro.
Wielokrotnie startujący, kiedyś tak. pilotujący Krzysztofa Hołowczyca tak, i wielu innych dobrych kierowców. W 2013 roku pilotował właśnie Krzysztofa Hołowczyca na Dakarze. Niestety wtedy przydarzył mi się nieszczęśliwy wypadek. To jest dość sławny film, jak spada z takiej pozornie niedużej skarpy. Nie wiem, jak to mówić, z takiej ściętej wydmy. No ale niestety tam się... Krzysztof Hołowczyca był kontuzjowany, ale doszedł tak. do siebie, co widać po aktualnych wynikach. Tak. I aktualnie formie. A Filipe Pailmayro wówczas. No. Prawie nic się nie stało. Prawie nic się nie stało. Jeszcze o wynikach Benediktasa możemy wspomnieć, czyli w tym roku zajął trzecie miejsce w naszym domowym Baja Poland po bardzo fajnej, równej jeździe, też w nieoczywistych warunkach, bo to codziennie praktycznie trasa wyglądała całkowicie inaczej, oraz trzecie miejsce w klasyku, jakim jest Italian Baja również w tym roku, również z Filipe Pailmayro. Kolejny kierowca, Guerlain Fischer-Li, jadący z Aleksandrem Winok. 10 Dakarów w historii, najwyższe miejsce jakie zajął to było 5 w 2010 roku. Karierę rozpoczynał w zespole Svena Quanda, jadąc jeszcze BMW X5, czyli to były lata około chyba 2005. Miejsce piąte zajął samochodem wyprodukowanym przez Francuza Philippe Gasha, który nazywał się SMG Badge. Pilotem jego będzie Aleksander Winok, tak jak wspomniałem. Aleksander Winok w ubiegłym roku pilotował na niego Romę i zajęli doskonałe piąte miejsce. Jeszcze warto wspomnieć, że Guerlain Fischer-Li kiedyś był mistrzem świata w narciarstwie ekstremalnym. To się typowy hobby, jak na kierowca karowego, ale z drugiej strony Nasser strzela nie, do rzutków. Nie. Nasser strzela do rzutków, ale zwycięzcą Dakaru w 2006 roku albo 2005 był Luc Alphand, zdobywca Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. No nie wiedziałem. I to chyba był najbardziej znany narciarz, ale jak widać wszechstronność kierowców, jeden strzela do rzutków, drugi uprawia narciarstwo ekstremalne, trzecie narciarstwo alpejskie, więc nie są to grzeczni chłopcy. No i kolejny zawodnik, czyli nasz lokalny, bardzo dobrze znany polskiej publiczności cross country. Prawie Polak Mirek Zapletal, doskonały inżynier z Drevo Hostis. 7 Dakarów ma w swojej historii, najlepsze miejsce, które zajął, było to 7 miejsce w 2009 roku, pilotował go wówczas Tomek Obrzedniczek, aktualnie jeżdżący jako kierowca. No ale w tym roku nie jedzie niestety. Nie jedzie. Przez wiele lat jeździł z Maćkiem Martonem. Tak. Z Maćkiem Martonem zajęli drugie miejsce w Pucharze Świata w 2012 roku, doskonały wynik. Warto wspomnieć, że jechali wtedy z konstrukcji Mirka Hammerem. Tak, zdobywając ten puchar, jeszcze tak. to był Hammer 4-litrowy, bo taki samochód wówczas więcej jeździło. Jeden z najgłośniejszych chyba samochodów, jakie kiedykolwiek jeździły w cross country. Tak, i przegrał tylko z Mini. W jednym z Sopole będzie jechał Andrzej Czerednikow, obydwaj będą prowadzić samochody marki Ford. Oba skonstruowane przez Mirosława Zapletala. Oczywiście. Więc życzymy sympatycznym zawodnikom w połowie z Czech, w połowie z Kazachstanu, jak najlepszych wyników. No i mocno trzymamy kciuki za naszego też mistrza Polski, tak? Mirek jest mistrzem Polski. I to chyba nie raz był. I to chyba nie raz. Tak, i wielokrotnie plasował się w dziesiątce rajdów, jeśli chodzi o europejskie baje. Doskonały zawodnik, trzecie miejsce zajął kiedyś na Silkwayu, gdzie pilotował go Rafał Marton. Naprawdę dobry zawodnik, jeżdżący od lat, kochający ten sport. Tak. No ewidentna, przepraszam, że ci przerwę, jeszcze ewidentna czołówka cross country w Polsce. No. Tak, bo tak. Zawsze to jest tam na górze wynika. Wielokrotny mistrz Europy Centralnej. Dokładnie. Następny zawodnik Vaidotas Žala. Vaidotas Žala, czyli też litewski zawodnik. Tak. Startujący mini. Startujący mini, które przeszło parę miesięcy temu lub tygodni gruntowną przebudowę w zespole X-Raid, bo właśnie widziałem obszerną relację dość z przebudowy, ze zmiany samochodu, zmiany tych najważniejszych fragmentów, jak silnik. Podaję, że jest tam nowa jednostka, bo niestety na poprzednim Dakarze silnik skończył swój żywot, więc teraz jest tam nowa jednostka. Samochód jest w najświeższej specyfikacji, jaką dysponuje X-Raid, więc no myślę, że to będzie też dość ciekawy. Warto wspomnieć, że wygrał jeden odcinek w zeszłorocznej edycji Dakaru. I to był chyba pierwszy odcinek w rajdzie. Pierwszy odcinek w rajdzie, tak. Został jego zwycięzcą. Tak. Tam zdziwienie wszystkich było to jakoś... Znakomity pilot zasiada na prawym fotelu, 12 lat startów, Paulo Fiuza. Trzecie miejsce w 2020 roku na fotelu Stefana Peterhansela. Mamy nadzieję, że pomoże Vaidotasowi Žali na zajęcie jak najlepszego miejsca. Dokładnie.
Kolejny zawodnik, Akira Miura, reprezentant Autobody. 12 startów w Dakarze, wiele jako pilot, wiele jako kierowca. W 2021 roku zwyciężył i dwa lata wcześniej dwukrotnie był drugi. Czym jeździ? Toyota Land Cruiser VDJ200 Grupa D2, samochód w kategorii produkcyjnej. I proszę Państwa, legenda nad legendy, Jean-Pierre Strugo, 46 rocznik, 75 lat. 30 Dakar będzie jechał. Zawodnik, który jak jeszcze startowały Mitsubishi V55 Pajero Evolution, to zwyciężył w grupie samochodów produkcyjnych, wyprzedzając Lika Alfanda. Wygrywał również w grupie samochodów produkcyjnych Mercedesem MLM430, gdzie jeździło ich kilka przygotowanych przez firmę François Gruena, Gruen Development. Tam jeździł Thierry Magnaldi, Georges Lansac, który kiedyś startował w rajdzie Jelcza, więc bardzo solidna brygada produkcyjnych samochodów. Mercedesy w automacie schomologowane w grupie T2 i wygrały wiele rajdów pustynnych, maratonów. Naprawdę szacowna ekipa z dużą ilością sukcesów. Pilotem będzie François Borsotto, również znakomity zawodnik. Jeździł z Andreą Mayer. Szósty był z Jean-Louisem Schlesserem, jadąc jego niebieskim ptakiem Schlesser Ford. Było to kilka lat temu i naprawdę doświadczona załoga, średnia wieku bodaj największa chyba w historii Dakaru. Tak, 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 tak. No ale jakie doświadczenie? Jakie doświadczenie? I będą jechać samochodem Optimus Budgie z V8-ką. Tak, tam jest LS bodajże. Tak. LS7 albo LS3. Niemniej jednak potężna moc, samochód chce się odpychać, niech tylko panowie dojadą do mety. Tak, no i piękny dźwięk. I piękny dźwięk. Zdecydowanie, piękny dźwięk. Zdecydowanie. Dokładnie. No i proszę Państwa, ostatni zawodnik, którego dzisiaj chcieliśmy omówić, Władimir Wasiliew, wielokrotny uczestnik rajdu Baja Poland, zdobywca Pucharu Świata w rajdach Baja. Najlepsze miejsce, które zajął, szóste w 2021 roku, a wcześniej był piąty w 2015 roku. Więc w tym roku jedzie swoim prywatnym mini BMW X5, przebudowanym dość solidnie, tak wizualnie można to określić, bo w niczym nie przypomina chociażby rajdówki Piotra Bopre albo poprzednich, bo to jest... Ale geneza jest też X-rajdowa, jak najbardziej, kierowca doświadczony, jeżdżący od 2009 roku. Tak, tak, tak. Pierwszej dziesiątce może się znaleźć. Liczymy na to, że pojedzie dobry rajd. Dwukrotnie już w pierwszej dziesiątce się plasował. Dokładnie. No i po samych wynikach różnych rajdów, mniejszych lub większych, też można stwierdzić, że zawsze tutaj jest top 5, top 6. Często znajduje się na podium. Wielokrotny zwycięzca rajdu Baja Russia. Tak. No tam chyba wygrał to tyle razy, ile ten rajd się odbywa. Nie, no nie zawsze. Aż tam tyle. Raz wygrał na Szaran Dobrzała, pilotowany przez Szymona Gospodarczyka. No właśnie. Jazid Al-Radzi wygrał, co było zdziwieniem, że Arab jest w stanie wygrać rajd zimowy, ale Jazid Al-Radzi wcześniej wygrał bodaj Fiestą RRC, również rajd Szwecji. Rajd Szwecji. Tak, chyba nawiązując troszeczkę do historii. Cross country po śniegu. Jedyna. Więc dość ciekawe zawody. No a zupełnie typowe. Tak. No z czym się kojarzy cross country? Z Dakarem, z pustynią, z upałami. Oczywiście, a tu śnieg i niektóre zima. Niektóre samochody nawet mają tam problem z odpaleniem rano, bo nie są przystosowane. No przy minus 20 stopni. Minus 20 stopni no, nie sprzyja za bardzo. Ale to bardziej plus 20, plus 40 i tak dalej. Więc listę przekazaliśmy pokaźną. Dokładnie. A w następnym odcinku Polacy. Tak, nie tylko w kategorii samochodów, bo tutaj reprezentuje nas Kuba Przygoński, ale także w kategoriach nietoperzy. Czyli T3 i T4. Motory, quady i w ciężarówce jedzie też Polak. Bartek Boba. Tak, Bartek Boba. Chyba z Tomasem Wratnym jedzie, tak? No, ale to już w następnym odcinku. No to chyba na tyle. Dziękujemy. Dziękujemy i do zobaczenia. Lajkujcie, udostępniajcie. Idziemy do przodu.